Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i mam niezwykłą przyjemność wygłosić dzisiaj dla Państwa wykład związany z żywieniem małych dzieci i żywieniem niemowląt. Opowiem Państwu, jak prawidłowo żywić niemowlę i małe dziecko i nie zostawię pytań bez odpowiedzi. Proszę Państwa, dlaczego żywienie niemowląt i małych dzieci jest ważne? Jest ważne, ponieważ w trakcie okresu życia płodowego i przez pierwsze 3 lata zachodzi programowanie metaboliczne. To jest niezwykle istotny czas, bo wtedy będziemy poprzez żywienie programować dziecko na zdrowie bądź też na chorobę. To jest również niezwykły czas, ponieważ jest to czas intensywnego tempa wzrostu i rozwoju. Niemowlę w 5 miesiącu podwoi swoją masę urodzeniową, a w wieku 12 miesięcy ją potroi. Również przez te pierwsze miesiące urośnie 20-25 cm. Również żywienie w tym pierwszym okresie jest niezwykle istotnym elementem profilaktyki różnego rodzaju alergii, ale też różnego rodzaju chorób dietozależnych. Również w tym czasie kształtowane są nawyki żywieniowe i preferencje i te raz wykształcone będą skutkowały już potem przez całe życie. Proszę Państwa, w pierwszej części mojego wykładu opowiem Państwu o żywieniu niemowląt, natomiast w drugiej części zajmę się żywieniem małego dziecka. Dlaczego karmienie piersią jest takie ważne? Jest to, proszę Państwa, najlepszy, najbardziej właściwy sposób żywienia niemowląt zdrowych i niemowląt urodzonych o czasie. Bowiem skład mleka mamy jak najbardziej odpowiada niemowlęciu. Jest to optymalny dla niemowlęcia pokarm pod względem wartości energetycznej i odżywczej. Również taki sposób żywienia zapewnia prawidłowy i harmonijny wzrost i rozwój małego organizmu, ale też to, o czym wcześniej mówiłam, jest to bardzo ważny element profilaktyki różnego rodzaju chorób dietozależnych. Te choroby mogą występować już w okresie wczesnego dzieciństwa, ale też mogą niestety występować później. Proszę Państwa, wytyczne związane z niemowlęciem zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat i od ostatniego wykładu, który miał miejsce w ramach Wszechnicy Żywieniowej w 2015 roku, schemat żywienia niemowląt uległ zmianie już kilka razy. W 2014 roku, proszę Państwa, pojawił się jeden schemat żywienia niemowląt. Przed tym okresem mieliśmy nawet dwa schematy. W 2014 roku po raz pierwszy raz autorzy wpisali do schematu żywienia niemowląt umiejętności dziecka, opisali je. Proszę Państwa, w następnym czasie pojawiły się kolejne rekomendacje, ponieważ powstały nowe badania dotyczące glutenu. Zatem w 2016 roku został opublikowany kolejny schemat żywienia niemowląt. Następnie, proszę Państwa, pojawiły się kolejne rekomendacje i te rekomendacje dotyczyły spożycia napojów w tych najmłodszych grupach wiekowych, czyli u niemowląt i małych dzieci. To poskutkowało powstaniem kolejnego nowego schematu, który finalnie, ten najbardziej aktualny i bieżący, został opublikowany w 2021 roku. I proszę Państwa, na przeźroczu widzicie Państwo dwie publikacje. Jedna publikacja została wydana przez Standardy Medyczne Pediatrię, a druga pojawiła się w przeglądzie pediatrycznym. I w obu tych miejscach mamy mamy ten sam schemat żywienia niemowląt, czyli jeśli ktoś z Państwa sięgnie po jedną z tych publikacji bądź drugą, to dokładnie będzie mógł przeczytać o tych samych najnowszych rekomendacjach związanych z żywieniem niemowląt. Proszę Państwa, do kiedy podajemy niemowlęciu samo mleko? To pierwsze pytanie. Wiemy, proszę Państwa, że celem, do którego należy dążyć, jest wyłączne karmienie piersią
przez okres 6 miesięcy. Natomiast jest też minimalny okres, w którym powinniśmy to robić. Jest to okres do 4 miesiąca, czyli minimalny okres to 4 miesiące. Po tym czasie będziemy mogli już prowadzić pewne zmiany. Jeśli niemowlę nie może dostawać mleka mamy, to musi dostać coś innego. Zatem pytamy, jak nie mleko mamy, to co powinniśmy podawać niemowlęciu. I tutaj, proszę Państwa, zgodnie z zaleceniami, w przypadku niemowląt zdrowych, takie niemowlę może dostać mleko modyfikowane. W pierwszym pół roku życia powinno być oznaczone numerem 1, natomiast w drugim półroczu życia oznaczone cyfrą 2. Takie mleko modyfikowane popularnie nazywane jest też mieszanką mleczną. I takie mleko powstanie z białek mleka krowiego, bądź też może być produkowane z mleka koziego lub też z hydrolizatów białka lub izolatów białka sojowego. Natomiast, proszę Państwa, też w najnowszych rekomendacjach autorzy odnieśli się do karmienia pokarmem naturalnym w kontekście SARS-CoV-19. I tu, proszę Państwa, zgodnie z rekomendacjami wiemy, że jeśli mama ma łagodne objawy choroby, nie jest to przeciwwskazanie do karmienia piersią. Czyli powinna takie karmienie piersią realizować i kontynuować. Również, proszę Państwa, wiemy, że jednocześnie zaleca się, aby przed każdym kontaktem z dzieckiem i po nim matki stosowały zalecane metody profilaktyki związane z tym, że z tą chorobą. Również, proszę Państwa, wiemy, że jeśli jest problem z karmieniem mlekiem mamy, to należy podjąć wszelkie próby, aby pozyskać mleko, na przykład z banku mleka. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że rekomendacje związane z tą sytuacją będą się zmieniały. One cały czas są aktualizowane, dlatego mama powinna śledzić takie rekomendacje i weryfikować również swoją wiedzę, być na bieżąco z taką wiedzą. Drodzy Państwo, od kiedy i jak rozszerzamy dietę niemowlęcia? Wiemy, proszę Państwa, że tym optymalnym okresem jest czas pomiędzy 17 a 26 tygodniem życia dziecka. Jest to moment, kiedy powinniśmy zacząć uzupełniać dietę o nowe produkty, bowiem mleko mamy przestaje już niemowlęciu wystarczać. Mleko mamy pokrywa zapotrzebowanie na energię i wszystkie składniki do tego czasu, natomiast w tym właśnie okienku powinniśmy zacząć rozszerzać dietę, bowiem dziecku zaczyna brakować pewnych składników, a mleko mamy jest już niewystarczające. Dlaczego ten czas również jest istotny z punktu widzenia rozwoju dziecka? Jest istotny, ponieważ dziecko nabiera pewnych nowych umiejętności. Ono już dobrze siedzi z podparciem, trzyma sztywno głowę, również będzie zainteresowane żywieniem i zanika taki odruch usuwania z jamy ustnej ciał obcych, więc będzie łatwiej nakarmić, podać nowe produkty i dziecko będzie bardziej tym zainteresowane. Drodzy Państwo, czy rozszerzanie diety jest uzależnione od stanu zdrowia niemowlęcia? Oczywiście, że jest i tu wiemy, że niemowlęta, które będą się prawidłowo rozwijały i nie będą miały niedoborów, mogą być karmione wyłącznie mlekiem mamy do końca 6 miesiąca, a po tym czasie już musimy zdecydowanie zacząć rozszerzać dietę. Natomiast niemowlęta z grupy ryzyka, z niedoboru żelaza, mogą odnieść pewne korzyści z wprowadzania pokarmów uzupełniających wcześniej, przed tym okresem, czyli poniżej 6 miesiąca życia. Niedobory żelaza pojawią się jako pierwsze. Mleko mamy nie jest dobrym źródłem żelaza, stąd te niedobory zaczną się manifestować w organizmie dziecka. Czy można rozszerzać dietę niemowlęcia bez niedoborów pokarmowych?
Oczywiście, że można to zrobić, jednak zależnie od jego umiejętności rozwojowych. Wiemy, proszę Państwa, że rozszerzanie takiej diety poniżej 6 miesiąca nie jest szkodliwe, ale też nie jest korzystne dla zdrowia, czyli jest to taka neutralna opinia, czyli może mama rozszerzać wcześniej, ale nie musi tego robić, bowiem pamiętamy, że celem, do którego należy dążyć, jest wyłączne karmienie piersią przez okres 6 miesięcy. Proszę Państwa, dlaczego ten okres po ukończeniu 6 miesiąca jest tak niezwykle ważny? Dlaczego ten czas wprowadzania nowych produktów jest taki istotny z punktu widzenia rozwoju i stanu odżywienia dziecka? Jest to czas, jest to taki etap, który nazywamy winning time. To jest czas przyzwyczajania się do czegoś nowego, do nowych produktów również, do nowych smaków. Niemowlę poznaje walory smakowo-zapachowe nowych produktów, poznaje nowe produkty, dlatego powinniśmy z tego specjalnego okienka skorzystać i zacząć wprowadzać nowe produkty, jak również pokarmy rodzinnego kręgu kulturowego. Proszę Państwa, zatem pytanie, od czego powinniśmy zacząć rozszerzać dietę niemowlęcia? I tu, proszę Państwa, możemy bazować, czy mając na uwadze wiedzę związaną z wrodzonymi preferencjami smakowymi, bazować na tej wiedzy. Wiemy, proszę Państwa, że dziecko rodzi się z preferencją smaku słodkiego, czyli można podejrzewać, że chętnie zaakceptuje smak słodki, czyli słodkie produkty. Natomiast rodzi się z negatywną preferencją, z odrzuceniem smaku gorzkiego. Zatem dobrze byłoby nauczyć dziecko właśnie tych smaków jako pierwszy etap rozszerzania diety, bowiem jest większa szansa, że po karmieniu długim mlekiem mamy, przyzwyczajone do jednego smaku, zaakceptuje nowy smak, nawet jeśli będzie to gorzki produkt. Zatem proszę Państwa, jeśli spojrzymy na rekomendacje, widzimy, że właśnie powinniśmy zacząć rozszerzać dietę od zielonych warzyw, które będą miały taki gorzki posmak. Dopiero w dalszej kolejności wprowadzamy owoce do diety niemowlęcia. Dodatkowo należy pamiętać, aby nowe produkty wprowadzać sukcesywnie, aby wprowadzać je pojedynczo. To jest oczywiście profilaktyka alergii. I wprowadzać je w małych ilościach. Wprowadzamy i sprawdzamy, czy dziecko akceptuje. Dziecko w ten sposób uczy się nowych smaków. Jednego dnia nie powinniśmy eksperymentować i wprowadzać kilka nowych produktów. Co więcej, powinniśmy te produkty wprowadzać raczej w porze dopopołudniowej niż po południu. Wtedy mamy większą szansę zaobserwowania reakcji dziecka w kolejnych godzinach dnia. Drodzy Państwo, kiedy zmienić konsystencję pokarmu w diecie niemowlęcia? I to jest bardzo ważny element diety, bardzo ważny aspekt diety, stąd wiele pytań na ten temat. Wiemy, proszę Państwa, że powinniśmy zmienić tę konsystencję zdecydowanie pomiędzy 6 a 10 miesiącem życia. Jeśli nie zrobimy tego po 6 miesiącu, najpóźniej w 7 powinniśmy to zrobić, czy też w 8 już dziecko będzie miało na tyle umiejętności, że możemy podawać mu różnego rodzaju przekąski, nawet do rączki. Dziecko samodzielnie będzie próbowało, smakowało też nowych, zmienionych konsystencji. Oczywiście konsystencja pokarmu powinna być zmieniana stopniowo. Na początku dziecko zna konsystencję płynną, czyli będzie umiał ssać i połykać. I tutaj jest ten moment, kiedy dziecko jest żywione mlekiem mamy. Następnie, rozszerzając dietę, zmieniamy konsystencję. Wprowadzamy coraz więcej elementów grudkowatych, coraz większe kawałeczki, aż w końcu przechodzimy do takiego momentu, kiedy dziecko może dostać pewne produkty już do rączki i samodzielnie je spożywać. I tutaj, proszę Państwa, wchodzi taka
nowa metoda, może nie do końca nowa, bo ona jest znana już od wielu lat, ale niezwykle modna w ostatnich latach, metoda karmienia niemowląt z pominięciem łyżeczki. Jest to metoda zwana baby lead weaning. Po polsku możemy to przetłumaczyć jako bobas lubi wybór, czyli dajemy dziecku wybór pewnych produktów, szykujemy 2-3 przekąski przed dzieckiem i dziecko samodzielnie próbuje, smakuje, dotyka. W ten sposób uczy się nowych produktów, uczy się nowych smaków, uczy się aromatu, uczy się nawet kolorystyki tychże produktów. W ten sposób samodzielnie decyduje, czy zje taki produkt. Oczywiście rozszerzanie diety powinno być prowadzone w ten sposób, że wprowadzamy nowe produkty pojedynczo, czyli metoda baby lead weaning nie jest dobrym pomysłem na początek rozszerzania diety, ale w kolejnych tygodniach, kiedy dziecko już spożywa różne produkty, możemy tę metodę z powodzeniem wprowadzić. Kolejne pytania, proszę Państwa, to pytania dotyczące wybranych produktów. Kiedy je wprowadzać do diety niemowlęcia? Zacznijmy od pytania związanego z żelazem. Kiedy podawać produkty zawierające żelazo? I o tym już troszkę dzisiaj Państwu powiedziałam. Te produkty wprowadzimy u dzieci, które manifestują niedobory żelaza wcześniej, czyli po 4 miesiącu. Natomiast w przypadku dzieci, które nie manifestują takich niedoborów, możemy to zrobić po 5 miesiącu. Z powodzeniem mogą to być produkty, które są źródłem żelaza, takie jak mięso, czy też tutaj może to być ryba, może to być żółtko, czy też inne produkty wzbogacane w żelazo. Ale zwracam Państwa uwagę, że niemowlętom i dzieciom do 3 roku życia nie zaleca się podawania podrobów, nie zaleca się podawania przetworów mięsnych, które obfitują w wiele różnych składników, których byśmy nie chcieli w diecie niemowląt. Zatem wstrzymujemy się z podawaniem takich produktów i parówka na tym etapie życia zdecydowanie nie jest dobrym wyborem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, że często niestety te produkty pojawiają się w żywieniu małych dzieci, jak również rodzice pytają, czy podroby, jako że są dobrym źródłem żelaza, mogą być stosowane w żywieniu niemowląt. Czyli wiemy, że nie powinny być stosowane w żywieniu niemowląt. Kiedy podawać produkty o właściwościach alergizujących? To jest kolejne pytanie, które trapi bardzo często mamy opiekunów małych dzieci. I tutaj, proszę Państwa, brakuje jednoznacznych danych, czy opóźnione wprowadzanie pokarmów potencjalnie uczulających może w jakikolwiek sposób być korzystne dla dziecka, czy też jest niekorzystne. Zatem nie opóźniamy wprowadzania pokarmów i wprowadzamy je w danym momencie zgodnie ze schematem żywienia niemowląt. W tym kontekście mamy pytają, kiedy wprowadzać orzechy, kiedy wprowadzać owoce cytrusowe, kiedy wprowadzać jajo kurze, kiedy mleko krowie, kiedy ryby i też wiele, wiele innych pytań w kontekście alergii i właściwości alergizujących różnych produktów się pojawia. Proszę Państwa, wiemy, że częstość, oczywiście alergia związana z orzechami ziemnymi jest najczęstszą alergią, jeśli chodzi w ogóle o grupę orzechy. Natomiast zdecydowanie na podstawie polskich badań, czy badań, w których Polska brała udział, wiemy, że częstość występowania tej alergii nie jest taka duża u dzieci. Natomiast faktycznie badania były realizowane w grupie dzieci w wieku szkolnym. Trzeba też zwrócić uwagę, że w przypadku dzieci z grup ryzyka faktycznie powinniśmy być bardzo ostrożni z wprowadzaniem takich produktów i wprowadzenie orzechów ziemnych powinno odbywać się po konsultacji specjalistycznej. Proszę Państwa, rodzice też często mówią, że takie produkty mogą grozić zadławieniem. Oczywiście, że tak, więc głównie z tego powodu tych orzechów nie należy dziecku podawać na bardzo wczesnym etapie życia, natomiast w rozdrobnionej formie możemy je podawać w diecie
niemowląt zdrowych. Oczywiście w odpowiednim momencie, kiedy tę dietę już możemy rozszerzać. Również jeśli mamy pytają o to, kiedy wprowadzać rybę, kiedy wprowadzać jajo, kiedy wprowadzać mleko, to zwracam Państwa uwagę, że odpowiedzi na te pytania znajdziemy w schemacie. I tak jak Państwo widzicie na schemacie żywienia niemowląt, mleko krowie powinniśmy wprowadzać do diety niemowlęcia po ukończeniu 12 miesiąca życia. Natomiast niewielkie jego ilości faktycznie mogą zaistnieć już wcześniej w diecie malucha. Jeśli chodzi o rybę czy też mięso, zgodnie ze schematem, podobnie jajo. Tak jak Państwo widzicie, te produkty mogą być wprowadzane w odpowiednim momencie, już na wczesnym etapie życia, w momencie wprowadzania żywności uzupełniającej. Są też pytania, proszę Państwa, o to, czy jeśli nie możemy podawać mleka krowiego niemowlęciu, to może jakieś inne mleko, może na przykład mleko kozie, czy też mleko owcze. No i tutaj śpiesznie odpowiadam, że zdecydowanie nie powinniśmy podawać takich produktów, ponieważ te produkty charakteryzują się dużym stężeniem soli mineralnych. Mamy w nich dużo fosforu, dużo magnezu, dużo sodu, dużo potasu. Często ta ilość jest 4-5-krotnie większa niż w pokarmie kobiecym. Jest to szkodliwe dla niemowlęcia, zatem nie powinniśmy podawać takich produktów. Zdecydowanie nie należy ich podawać na tym etapie życia. Inne pytanie, masło czy margaryna? I tu oczywiście, proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z żywieniem niemowląt zdrowych, to zdecydowanie masło. Natomiast może być taka sytuacja, że niemowlę ma alergię na białka mleka krowiego i tutaj masła podawać nie możemy. W tej sytuacji powinniśmy wybrać margarynę, ale margarynę odpowiedniej jakości. I będzie to margaryna o niskiej zawartości kwasów tłuszczowych trans. Drodzy Państwo, czy napoje roślinne mogą być podawane niemowlęciu? No i tu oczywiście odpowiedź również jest negatywna, czyli nie powinniśmy wprowadzać takich produktów. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że te produkty nie spełniają rekomendacji, które są dla małych dzieci i dla niemowląt, szczególnie dla niemowląt w tym przypadku. Te produkty mogą niestety być zanieczyszczone różnego rodzaju związkami. No tutaj literatura wskazuje, że mogą tam występować na przykład mykotoksyny, jak również napoje roślinne na bazie ryżu mogą być zanieczyszczone arsenem. Jest to szczególnie szkodliwe dla młodego organizmu. Więcej na ten temat możecie Państwo poczytać w raporcie związanym z bezpieczeństwem żywności niemowląt i małych dzieci. Proszę Państwa, czy podajemy miód? I tu oczywiście też odpowiedź jest negatywna. Nie powinniśmy podawać niemowlęciu miodu. Dlaczego? Dlatego, że miód może zawierać przetrwalniki Clostridium botulinum, które powodują botulinizm dziecięcy. Oczywiście może zajść pewna inaktywacja pod wpływem wysokiej temperatury, pod wpływem wysokiego ciśnienia i produkt taki może nie być szkodliwy. Jednak nie mamy pewności, dlatego nie powinniśmy miodu podawać niemowlęciu. Powyżej roku już sytuacja ulega zmianie i miód może występować w diecie małego dziecka. Kiedy, proszę Państwa, wprowadzać gluten? A kiedy wprowadzać produkty zawierające gluten? I tu mamy nowe rekomendacje, które pojawiły się po badaniach zrealizowanych w 2016 roku, czy bardziej po publikacji tych badań z 2016 roku. Wiemy, proszę Państwa, że gluten powinniśmy wprowadzać do diety niemowlęcia pomiędzy 4 a 12 miesiącem życia. Nie powinniśmy opóźniać tego czasu powyżej 12 miesiąca. I wydaje się, że takie postępowanie nie wpływa bezwzględnie na bezwzględne ryzyko rozwoju celiakii. Stąd
powinniśmy zadbać, aby gluten podać w odpowiednim momencie. Również pytanie odnośnie produktów glutenowych. Produkty glutenowe w małej ilości możemy już podawać pomiędzy 5 a 6 miesiącem życia. Drodzy Państwo, kiedy podawać inne produkty, albo inaczej może, kiedy podawać sól i cukier? Czy w ogóle stosować sól i cukier w żywieniu małych dzieci? Oczywiście nie powinniśmy nadużywać i nie powinniśmy stosować soli ani cukru w żywieniu niemowląt. Nie ma takiej potrzeby. Czy podawać mleka smakowe i soki owocowe? I tu zdecydowanie również na nie. Nie podajemy takich produktów. W 2017 roku pojawiły się rekomendacje na ten temat i one również zmieniły nasz polski schemat żywienia niemowląt pod tym względem. Proszę Państwa, często mleka smakowe zawierają sporą ilość cukru. To jest niepotrzebny cukier, który jest wnoszony do diety niemowlęcia, a soki owocowe nie zawsze są tymi sokami, które byśmy chcieli, aby występowały w żywieniu dzieci. Nie zawsze są to soki stuprocentowe. Tak czy inaczej, wiemy, że w żywieniu niemowląt soki nie powinny w ogóle występować i te soki zostały usunięte ze schematu żywienia niemowląt. Zamiast soków mamy rekomendację związaną z piciem wody odpowiedniej jakości. Powstają też pytania, czy podawać niemowlęciu dietę wegetariańską czy też wegańską, czy można stosować takie diety. Oczywiście tutaj zespół ekspertów wyjaśnia, że nie są to diety rekomendowane dla tej grupy wiekowej, bowiem stosowanie takich diet niestety może być powiązane z ryzykiem pewnych niedoborów pokarmowych, niedoborów w diecie, które przekłożą się na niedobory w stanie odżywienia. Również tego typu diety często wymagają odpowiedniej suplementacji, szczególnie w odniesieniu do witaminy B12. Proszę Państwa, rodzice powinni zawsze być poinformowani o tym, jakie są zagrożenia wynikające z alternatywnych modeli żywienia dla nich samych, jeśli stosują takie diety, ale również też dla małych dzieci czy też niemowląt. Proszę Państwa, to, co jest istotne i to, co zostało wpisane w schemat żywienia już wiele lat temu, to podział ról. Mamy tutaj rolę rodzica i rolę dziecka. I drodzy Państwo, rodzic ma zdecydować, kiedy i co zje jego dziecko. Natomiast dziecko też ma swoje prawa i może zdecydować, czy zje dany posiłek, jak również ile tego posiłku zje. Zatem pamiętamy, że każdy ma swoją rolę. Kiedy zakończyć karmienie piersią? No tutaj nie ma podstaw do wskazania daty zakończenia karmienia piersią. Możemy śmiało na podstawie rekomendacji ekspertów powiedzieć, że o tym powinna zdecydować mama i jej dziecko. Zwyczajowo po tym 12 miesiącu życia karmienie piersią może być kontynuowane i również powinno być uzupełnione żywnością uzupełniającą. O tym powiem Państwu w drugiej części wykładu. Proszę Państwa, czy suplementować dietę niemowlęcia? Tak, suplementować witaminą D. Generalnie wszyscy jesteśmy narażeni na niedobory witaminy D i powinniśmy suplementować tę witaminę. Czy suplementować inne witaminy? Do niedawna było wskazanie związane z suplementacją witaminy K. Faktycznie ona jest suplementowana, natomiast zgodnie z zaleceniami Espeganu niemowlę dostaje taką witaminę w szpitalu, więc mama już nie musi tej witaminy suplementować w warunkach domowych. Czy istnieje potrzeba innej suplementacji? Proszę Państwa, tu rodzice często pytają, czy w literaturze możemy znaleźć takie zagadnienia związane z suplementacją innych składników, na przykład kwasu dokozaheksenowego, żelaza czy też fluoru. Nie, nie ma takiej potrzeby w przypadku dobrze zbilansowanej diety. W każdym przypadku, jeśli są pewne niedobory,
taka sytuacja zachodzi, ale suplementację zawsze powinniśmy skonsultować z lekarzem i lub dietetykiem. Oczywiście, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że rodzice powinni być edukowani w zakresie rozpoznawania pewnych sygnałów. Sygnałów, które będą mówiły o głodzie i o sytości. I nie każdy płacz dziecka będzie płaczem związanym z głodem. Jest to niezwykle istotne i jest powiązane z taką kwestią, jak karmienie, takie rozsądne karmienie rodziców, czyli umiejętne odczytywanie zachowań dziecka jest niezwykle ważne i jest związane z optymalnym karmieniem dziecka, czyli podawaniem dziecku tego, co dziecko potrzebuje w ilości odpowiedniej. Drodzy Państwo, podsumowując tę część wykładu, chciałabym dodatkowo jeszcze podkreślić, że w żywieniu niemowląt należy uwzględniać naturalne produkty i składniki, należy ograniczać bądź też eliminować, bo nie ma takiej potrzeby, aby podawać dziecku cukier czy też sól na tym etapie. Należy zwrócić uwagę na podaż białka, natomiast zdecydowanie nie należy ograniczać podaży tłuszczu czy też cholesterolu z dietą. Trzeba wybierać rozsądnie napoje i już Państwo wiecie, że woda jest tym najlepszym wyborem do gaszenia pragnienia, natomiast soków nie mamy obecnie w schemacie żywienia niemowląt. Również trzeba pamiętać o ograniczeniu przekąsek. Powinniśmy karmić dziecko optymalnie, czyli odpowiednia ilość pożywienia do zapotrzebowania. Drodzy Państwo, w drugiej części wykładu chciałabym zająć się żywieniem dziecka małego. Małe dziecko, Szanowni Państwo, to jest dziecko, które ukończy już 12 miesiąc życia, czyli zaczyna pierwszy rok życia, czyli małe dziecko to jest dziecko pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia. Jak wtedy karmić takie dziecko? Proszę Państwa, mamy różnego rodzaju opracowania, bardzo atrakcyjne również dla rodziców, dla opiekunów dzieci, opracowania, które będą miały bardzo praktyczne rekomendacje i odsyłam Państwa do takich rekomendacji. Drodzy Państwo, jak wygląda talerzyk żywienia takiego małego dziecka? Jak Państwo widzicie, jest odpowiednio zbilansowany, czyli będzie zawierał produkty z różnych grup w odpowiednich proporcjach. Połowa tego talerza to są warzywa i owoce. Kolejną część talerza stanowią produkty dostarczające białko, jak również produkty zawierające węglowodany. Dookoła tego talerzyka mamy informację związaną z tłuszczem, czyli jest również odpowiednia podaż tłuszczu. Tutaj rekomendowanym są tłuszcze pochodzenia roślinnego i masło, o czym wspominałam wcześniej w żywieniu niemowląt. Również to masło będzie rekomendowane na tym etapie życia w przypadku żywienia małych dzieci zdrowych. A w centralnym miejscu tego talerzyka jest woda, czyli to właśnie ten napój, który powinien być pierwszym wyborem do gaszenia pragnienia małego dziecka. Drodzy Państwo, okres poniemowlęcy jest takim specjalnym momentem, kiedy dziecko manifestuje pewne wahania nastroju, kiedy dziecko manifestuje pewne neofobie żywieniowe. Nie chce jeść produktów, których nie zna. Czyli to jest ten wcześniejszy etap. Powinniśmy zadbać o to, aby dziecko jak najwięcej poznało produktów, aby ten wachlarz produktów był duży, prowadzony wcześniej na etapie okresu niemowlęctwa. W tym czasie, proszę Państwa, zmienia się też liczba posiłków. Dziecko powinno być karmione już od 3 do 5 posiłków. Dzieci często wybierają bardzo konkretne posiłki. My byśmy chcieli, aby tych posiłków było raczej 5 niż 3. Błędem jest, jeśli mamy małą liczbę posiłków, zwłaszcza nieprawidłowo rozłożonych też w czasie. Drodzy Państwo, zatem trzeba
edukować rodziców na ten temat, że małe dziecko to nie jest mały dorosły. Powinniśmy dalej rozszerzać dietę, korzystać jeszcze w dużym stopniu z rekomendacji, które dotyczyły żywienia niemowląt, jednak możemy już wprowadzać więcej produktów i trzeba też dopasować porcje do wieku dziecka i do jego zapotrzebowania. Taki sposób żywienia będzie optymalny, będzie profilaktyką różnego rodzaju chorób dietozależnych, profilaktyką takich problemów, które mogą wystąpić, jak różnego rodzaju zaburzenia żywienia, ale też profilaktyką bardzo poważnych chorób, jakimi jest między innymi otyłość, czy też inne problemy związane z otyłością, czyli choroby współtowarzyszące. Drodzy Państwo, co wiemy z badań? Wiemy, proszę Państwa, że w dietach małych dzieci często jest za dużo soli, często jest za dużo cukru, jest za dużo białka, a brakuje z kolei witaminy D, czy źródeł witaminy D i źródeł wapnia. To są badania, które zostały zrealizowane i opublikowane w 2011 roku. Przez ten sam zespół, wykonał badania wiele lat później i te badania zostały opublikowane w 2017 roku. I czego się dowiadujemy z tych badań? Dokładnie tego samego. Te same błędy popełniają rodzice i opiekunowie w odniesieniu do żywienia małych dzieci, czyli nadal mamy za dużo soli, za dużo cukru, za dużo białka, z kolei za mało witaminy D, za mało wapnia. Rodzice niestety popełniają też wiele innych błędów, stąd powinniśmy bazować na rekomendacjach, które są publikowane na przestrzeni lat i tych zwłaszcza najnowszych. Drodzy Państwo, jak w takim razie z dietą pokryć zapotrzebowanie na przykład na wapń, zapotrzebowanie małego dziecka oczywiście. Jeśli popatrzymy sobie na rekomendacje, to wiemy, że jeśli w diecie małego dziecka będzie mleko i produkty mleczne, to z całą pewnością tego wapnia nie zabraknie, bo jest to najlepsza grupa produktów pod tym względem, jest to najlepsze źródło wapnia. Czyli 2-3 porcje mleka i produktów mlecznych pokryją zapotrzebowanie na wapń. Czy możemy, proszę Państwa, pokryć zapotrzebowanie małego dziecka na witaminę D? Niestety tu jest większy problem. Wiemy, że dobrze zbilansowana dieta niestety nie jest w stanie pokryć takiego zapotrzebowania, stąd musimy posiłkować się suplementacją. I tu przedstawiam Państwu rekomendacje w tym obszarze. Powinniśmy codziennie suplementować dietę małego dziecka witaminą D w odpowiednich ilościach zgodnych z rekomendacjami. Proszę Państwa, w tym roku pojawiły się nowe rekomendacje, stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. I teraz chciałabym Państwu przybliżyć kilka faktów, które zostały podniesione w tym opracowaniu przez autorów w odniesieniu do żywienia małych dzieci. Autorzy wskazują, jak ważne jest programowanie metaboliczne, o czym Państwu mówiłam na początku tego wykładu w odniesieniu do niemowląt. Mówiłam Państwu, że to programowanie metaboliczne zachodzi do 3 roku życia. Jest to niezwykle ważny okres, czyli obejmuje okres życia płodowego, okres niemowlęctwa, jak również okres bycia małym dzieckiem. W dalszym ciągu powinniśmy zwracać na to uwagę. Ten czas jest też czasem profilaktyki różnego rodzaju chorób dietozależnych. W dalszym ciągu autorzy rekomendują karmienie piersią i jego kontynuację. I tutaj oczywiście trzeba zwrócić uwagę na umiejętne rozszerzanie diety dziecka, czyli dalsze rozszerzanie o kolejne nowe produkty. Również trzeba zadbać o to, aby dieta miała urozmaiconą konsystencję, czyli dalej zmieniamy konsystencję. Dziecko w wieku 12 miesięcy już potrafi dobrze gryźć, zatem nie bójmy się podawać produktów, które po prostu pogryzie. Dużym błędem jest brak zmiany konsystencji diety dziecka i przygotowywanie wszystkiego w postaci
papkowatej. Również proszę Państwa, autorzy opracowania zwracają uwagę na organizację posiłków. Zdecydowanie nie może zabraknąć pierwszego śniadania, które jest niezwykle istotnym posiłkiem, absolutnie podstawowym posiłkiem w ciągu dnia. Ale oprócz śniadania też trzeba pamiętać o innych posiłkach, które powinny być odpowiednio rozłożone w czasie. I jeszcze raz podkreślam, że tych posiłków dobrze, aby było 4 czy też 5, nie powinno być ich mniej. Mniejsza liczba posiłków jest dużym błędem. Proszę Państwa, pamiętamy dalej o urozmaiceniu diety, o odpowiednim doborze żywności czy też produktów. Uczymy dziecko nowych smaków. Od 2 roku życia zaczną się neofobie żywieniowe i powinniśmy zadbać, aby w jak najmniejszym stopniu one dotyczyły naszego małego dziecka. Trzeba też zwrócić uwagę na produkty, które nie są wskazane w żywieniu dziecka, czyli dalej na ograniczanie, bądź jeśli nie ma takiej potrzeby, niepodawanie produktów zawierających duże ilości soli czy też cukru, jak również na pewne przekąski, żywność wysoko przetworzoną. Również zwracamy uwagę Państwa na to, że pewne produkty zawierają cukier, nie zawsze jesteśmy świadomi, że tak jest, zatem ograniczamy te produkty. Dalej pamiętamy o tym, że produkty mięsne niskiej jakości, już wspomniane wcześniej przeze mnie, nie powinny występować w żywieniu małych dzieci, czyli do trzeciego, co najmniej do trzeciego roku życia. Pamiętamy też, proszę Państwa, o właściwych napojach, czyli optymalnym napojem i wyborem jest woda odpowiedniej jakości. To jest napój, który powinien być wybierany jako pierwszy napój do gaszenia pragnienia. Tutaj warto zwrócić uwagę na stopień mineralizacji tej wody, czyli powinna to być woda nisko zmineralizowana o niskiej zawartości sodu. Proszę Państwa, idąc dalej, patrząc, jakie rekomendacje zostały zawarte we wspomnianych przeze mnie najnowszych zaleceniach w tym zakresie. Autorzy zwracają uwagę, że profil składników odżywczych powinien być oczywiście zgodny z normami, z zapotrzebowaniem dziecka w danym okresie życia. Pamiętamy o suplementacji witaminą D. Również odpowiedniej podaży białka. Tego białka nie może być ani za dużo, ani za mało. Powinna być ta podaż optymalna. Też warto, proszę Państwa, monitorować stan odżywienia dziecka. Warto systematycznie dokonywać pomiary związane z masą ciała, jak również wzrostem dziecka oraz sprawdzać, jakie są przyrosty tej masy ciała w kolejnych miesiącach życia dziecka. No i oczywiście my jako rodzice, opiekunowie jesteśmy wzorem do naśladowania dla naszych dzieci i możemy wpływać na pewne preferencje, czyli możemy modelować i kształtować preferencje dziecka. Pamiętajmy o tym, czyli nasze wybory, nasze preferencje będą wpływały na to, jakie preferencje będą miały nasze dzieci na etapie wczesnego dzieciństwa, ale też później. Również nie powinniśmy zapominać o aktywności fizycznej dziecka i o prawidłowej higienie snu. O tym autorzy w opracowaniu również mówią. Nie chcę Państwu dokładnie opowiadać o normach, natomiast chciałabym wskazać i przypomnieć Państwu, że małe dziecko potrzebuje około 1000 kilokalorii. Będzie potrzebowało około 83 kilokalorii na kilogram masy ciała, więc zapotrzebowanie takiego dziecka przeliczymy w zależności od jego masy ciała. Oczywiście w przypadku dzieci zdrowych to zapotrzebowanie będzie kształtowało się na tym poziomie. Oczywiście tego 1000 kilokalorii nie należy absolutnie mylić z żadną inną dietą 1000 kilokalorii. Zatem jak pokryć zapotrzebowanie dziecka? I proszę Państwa, w 2013 roku mieliśmy w standardach medycznych w pediatrii opublikowane modelowe racje pokarmowe, które znajdowały zastosowanie w żywieniu małych dzieci, czyli dzieci do trzeciego roku życia. Teraz w tym najnowszym opracowaniu eksperckim
specjaliści w pewnym stopniu zmienili te modelowe racje. Co się zmieniło? Mamy w tych modelowych racjach pokarmowych więcej nieco pieczywa. Mamy też odpowiedni udział warzyw i owoców, taki sam, czyli po 200 g warzyw i owoców. Mamy też nieco większy udział produktów z grupy mięso, produkty mięsne, jaja i ryby. I mamy też stanowcze ograniczenie cukru. Czyli jeśli Państwo chcieliby się zastanowić, czy podawać dziecku cukier na tym etapie życia, to autorzy wskazują, że można podawać, ale trzeba pamiętać, żeby podawać go jak najmniej, ponieważ dziecko bardzo często spożywa różne produkty, które ten cukier zawierają, więc nie ma potrzeby dodatkowo podawania dziecku cukru w czystej postaci. Drodzy Państwo, podsumowując tę część, w diecie dziecka w wieku do 3 roku życia powinniśmy dodatkowo jeszcze pamiętać, aby te posiłki były nie tylko regularne, nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też to, aby wielkość porcji była dopasowana właśnie do wieku małego dziecka, bo małe dziecko to nie jest mały dorosły. Ograniczamy stanowczo liczbę przekąsek, zwłaszcza tych produktów, które nie są rekomendowane na tym etapie życia. Drodzy Państwo, czym się kierować w żywieniu małych dzieci, w planowaniu żywienia tychże małych dzieci? Oczywiście rekomendacjami najnowszymi i najnowszymi normami, które mamy opublikowane w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, czyli śledzimy te rekomendacje i te rekomendacje realizujemy w praktyce. Warto, proszę Państwa, pamiętać o tym, że wszystkie zalecenia kierowane zarówno do dzieci, jak i powinniśmy kierować zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Wiemy, że jeśli dorośli nie zrozumieją tych rekomendacji, nie będą ich stosowali, nie będą dobrym wzorem do naśladowania w żywieniu dzieci i nie będą dobrze realizowali takiego żywienia. Zatem kończąc, proszę Państwa, życzę Państwu, abyście rozumieli te rekomendacje, czytali je ze zrozumieniem i przekładali na język praktyki domowej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie wykładu.